Witam bardzo serdecznie, z tej strony Aquadaro. Dzisiaj chciałem pokazać moją nową aranżację u dyskowców. Jak niektórzy wiedzą, byłem zmuszony do restartu, gdyż musiałem wymienić trochę części z szafki, a mianowicie cztery płyty. Z pokrywą zrobić porządek oraz z oświetleniem, no ale już wszystko gra. Szafka poskładana, oświetlenie jest zrobione, wymienione oprawy, teraz elegancko się świetlówki zakłada. No i tak, od czego by tu zacząć? Siedziałem i myślałem i wymyśliłem tak. No, skoro jestem zmuszony do restartu po roku czasu, no to wypadałoby zrobić co innego. Trochę powiem szczerze, że wkurzał mnie ten żwirek oraz te rośliny, no trochę się syfiły z paletkami. Miałem tu słabe oświetlenie, 2x36W, kiepsko to rosło i postanowiłem zrobić coś w stylu czarnych wód. No bez przesady, aż tyle korzeni to tutaj nie wrąbałem. Tak szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, ile to miejsca zajmie, ale widzę, że w sumie trzeba było wziąć jeszcze jeden korzeń, taki większy. W sumie jest miejsca. Bałem się trochę, żeby palety miały gdzie pływać. No, ale z czasem coś się tutaj dołoży. No i tak. Powiedzmy, że moja konstrukcja korzeniowa składa się z czterech korzeni, które sobie zamówiłem. Wygląda jakby była jedna sztuka, ale on jest faktycznie zrobiony z czterech. Największy ma 70 cm długości. No i tak udało mi się to złożyć. No niestety chciałem zrobić pionie, jeden całkowicie, ale nie było jak tego podtrzymać za bardzo, więc wymyśliłem sobie, że to tak będzie i w sumie nawet mi się podoba. Korzenie są fajne, bo mają dużo odnóżek. Nie wiem, czy na filmiku to wszystko widać, ale tak jak sobie usiądę, piwko otworzę, to elegancko to widać. No tutaj gdzieniegdzie paletki są w stanie sobie wpłynąć. Niestety te największe, no to tylko w jednym miejscu w sumie, bo nie mają jak się przedostać, no ale neony czerwone sobie dadzą radę i sobie fajnie pośmigają pomiędzy tymi odnóżkami. No i tak to się prezentuje, ten korzeń. Tutaj wrzuciłem około 70 szyszek olchy czarnej, jeszcze trochę liści, dębu, no a torf, tak. Z torfem zrobiłem manewr taki, to jest torf włóknisty, że nie chciałem, żeby mi tutaj fruwał po akwarium, no to z pewnym filtrem było takie coś w kształcie skarpety jakby, powiedzmy. Taki woreczek, no to sobie tam wrzuciłem torfik i ukryłem koło wylotu filtra i tak sobie tam dynda. Jak się zużyje, no to po prostu włożę sobie kolejną partię torfu i tak to będzie sobie śmigać. A poza tym, jakby coś było nie tak za bardzo, by pH spadało, no to w każdej chwili mogę sobie wyciągnąć. Jeżeli bym wchrzanił do akwarium, no to by był problem z wyciągnięciem tego wszystkiego. Jeszcze jedna sprawa, no nie chciałem sobie wkładać tego do filtra, tego torfu, ze względu na to, że musiał pewnie co 3 do miesiąca czasu, 3 tygodnie do miesiąca czasu rozbierać filtr i wymieniać ten torf, więc to mi się wydawało, że bez sensu będzie, skoro ja filtry swoje rozbieram tak o, powiedzmy, że Unimaxa gdzieś co pół roku, a Fluvala ostatnio z miesiąc temu właśnie wyczyściłem, bo już słabo ciągnął, no to powiedzmy, że rok czasu minął, tak odkąd go kupiłem, no to jeszcze go nie rozbierałem, także
bez sensu, by było właśnie rozbierać, to trochę problem i tak dalej. No to więc postanowiłem tak zrobić sobie. Teraz druga sprawa, chodzi o oświetlenie. Mam tutaj 6500 kelwinów, które miałem wcześniej. Tak się zastanawiam. Chciałbym w komentarzach usłyszeć, jakie najlepiej do takiego klimatu oświetlenie dać. Znaczy się, chodzi mi o barwę światła, bo bym może zmienił, żeby to bardziej było tak widać herbacianom. Nie chcę tutaj za bardzo nawalić, nie wiadomo ile tych garbników z torfu i tak dalej, żeby strasznie ściemnić tą wodę. Woda może z telefonu to jest nagrywane, więc może tego tak nie widać, ale tak jak ja tutaj patrzę sobie, to faktycznie jest taka trochę herbaciana ta woda i się tak utrzymuje. No, w pierwszy dzień miałem mocniejszy, bo dodałem tutaj wywaru. Znaczy, w sumie, no ja wiem, czy to był wywar. Tak, dałem do zawrzenia wody. Chodziło mi o, i tak wy, i wyłączyłem, i chodziło mi o to, żeby po prostu ze 2-3 dni mi się liście i szyszki moczyły, żeby jak zaleję akwarium, no to żeby mi nie pływały po całości, tylko żeby w miarę leżały i tak już się trochę poprzestawiały, jak ryby zaczęły pływać i tak dalej. Także tak to wygląda. Aha, dodałem tego niby wywaru. No i woda się faktycznie mocno sciemniła, no ale trochę przeszło, no nie wiem, może ze względu na to, że oświetlenie się pali. Tak samo miałem z gotowymi preparatami. Póki światło się nie paliło, było ciemno, a jak się zaczęło świecić, no to tak się trochę przejaśniło jakby. Także jednym może się to podobać, drugim się nie podoba. Mi się spodobało i jest całkiem co innego niż w tych pozostałych moich akwariach, w których trzymam roślinki i woda jest czysta, w sumie krystaliczna, a tutaj jest całkiem inny klimat i powiem szczerze, że patrząc na takie 1,5-metrowe akwarium, no to w porównaniu do tych innych, no to całkiem odmiennie to wygląda i bardzo mi się podoba w miarę estetycznie. Do tego skorzystałem z okazji, bo wcześniej miałem tło takie przyklejone i czasem się odklejało i tak dalej, to teraz postanowiłem założyć tło czarne, ale samoprzylepne, więc kupiłem sobie takie samoprzylepne, nie z zoologicznego czy akwarystycznego, tylko po prostu w budowlanym, takie jak na meble się na przykład przykleja, bo kilka razy tańsze jest. No i tak przykleiłem. No ale zauważyłem, że faktycznie wyszło mi kilka bąbli. No nie wiem, poprzebijam to czy coś i dorównam, no bo jak wiecie, no to problem polegał na tym, że jak na przykład robiłem sobie to w mniejszych akwariach 112 litrów czy tam 60, no to fajnie szło przewrócić akwarium na bok, na przednią szybę i z góry to ładnie sprasować, wyprasować, czy tam jak to tam się mówi. No, a tutaj jest akwarium, ważyło prawie 100 kg, więc nie chciałem nawet ryzykować, że gdzieś ukruszę je czy coś, więc musiałem w pionie to kartą ściągać i widzę, że jak było jeszcze nie wyschnięte, to nie bardzo było widać, że tutaj jeszcze zostały bąble, a teraz widzę, że jak wyschło, no to faktycznie w kilku miejscach pojawił się pęcherz. No, ale dobra, może faktycznie jak przebije, to się da to zniwelować, ale teraz właśnie tak lepiej mi się to podoba i się nic nie odkleja i tak dalej, jest fajnie. Jeśli chodzi o ryby, to tak, trochę mi się poturbowały. No, nie ukrywam, że były w szoku i tak dalej, gdzie takie duże, niektóre, co tutaj są egzemplarze w chrzanić do 112 litrów i to 13 sztuk. Także była rzeźnia, poturbowały się, trochę się porysowały, no ale mam nadzieję, że zejdzie im to, dojdą do siebie. Na razie wczoraj zostały wpuszczone, także są jeszcze lekko nie takie jak trzeba, ale
chyba dojdą do siebie, no ale jeszcze sprawa wyglądała tak, że właśnie w tym 112 litrów pH powoli zjeżdżało w dół, a NO2 zaczęło zasuwać mi w górę, więc z uwagi na to musiałem szybciej wpuścić ryby. Tutaj w tym akwarium miałem tak, dwa filtry kubełkowe zapuszczone dosyć długo, plus do tego ponad 200 litrów wody starej, znaczy się miałem beczkę, do której mogłem tyle sobie pozwolić spuścić, no i zalałem plus dolałem świeżej wody, no i minęło może z 24 godziny, no i z uwagi na to, że się robiło nieciekawie w tym akwarium 112 litrów, w ogóle syf się zrobił i woda zaczęła trochę nieciekawie pachnieć, a ryby się zaczęły rozbijać, jakby nie było pokrywy, no to by chyba wyskoczyły, no to postanowiłem zaryzykować i wpuścić je do 450, no i 3 godziny siedziały w kupie, ale później zaczęły pływać, także się strasznie denerwowałem, no ale wygląda, że będzie dobrze. Żeby sprawdzić to, to zaryzykowałem, znaczy zaryzykowałem, no mniejsza strata wyszłaby taka, że wpuściłem tutaj 15 czy 16 neonów czerwonych 2 godziny przed wpuszczeniem paletek i obserwowałem, czy coś im się nie dzieje, czy ich nie wypala i tak dalej, ale pływały normalnie. Tak to nie miało być, tu w sumie neonów czerwonych, no ale jak już je wpuściłem, to przecież nie będę ich wyławiał. Tutaj w sumie mają raj w porównaniu ze 112 litrów, gdzie jeszcze pływały ja wiem, z 30 molinezjami, bo nie miałem gdzie ich tutaj za bardzo trzymać. Także tak to wygląda. A te neony w sumie, no to już rok czasu je mam. Te najsłabsze osobniki, które miałem, no to po prostu popadały, chorowały i tak dalej, a te, ja wiem, może z 8 miesięcy pływają i nie zauważyłem, żeby któraś zachorowała, także bez obaw je wpuściłem tutaj, no i w miarę mają się dobrze, no trochę są w szoku, że takie wielgaśne ryby koło nich pływają, no ale cóż, się przyzwyczają pewnie do tego. Także moje pigeony i red turkus oraz blue diamond tak się prezentują na razie. Myślę, że z upływem czasu dojdą do siebie. Te otarcia im znikną, no najbardziej jest jedna poszkodowana, to już podwójnie się stukła, nie dość, że jakiś czas temu straciła tak jakby jedno oko, to jeszcze teraz jest strasznie poharatana. To była ta paletka Red Turkus, którą ją wcześniej spisałem na straty, a ona nadal żyje i teraz fajnie je nawet i tak dalej, no to może i dalej przeżyję, oby, bo szkoda mi stracić jakąkolwiek paletkę. No i tak rybki się prezentują. Jeszcze nie jest tak do końca super, ale powoli wracają do siebie. No, 2 tygodnie pływały też bez oświetlenia żadnego, bo nie miałem tej belki i tak dalej. Na podłodze stały, wibracje szły od podłogi, jak się chodziło i tak dalej, także też trochę się denerwowały. Później wcisnąłem je do takiego małego akwarium, no to też szoku dostały, że tyle czasu zobaczyły pewnie przez szybę, bo naprzeciw stały, że już akwarium gotowe. Pewnie chciały, żebym je już wpuścił jak najszybciej, jazdę robiły i tak dalej. No i tak to wygląda. No, po wpuszczeniu ryb dzisiaj robiłem testy NO2 na zero, także jest dobrze, filtry dają radę. Nic się złego nie dzieje. Korzystając z okazji, że nagrywam ten filmik, chciałem jeszcze tutaj jednemu koledze z Facebooka podziękować, który stwierdził, że niepotrzebne mu są i liście, i szyszki, i liście katapangu, bo nie chce mieć takiej już wody, a ja bardzo chcę, i stwierdził, że mi gratisowo to wyślę. Bardzo mu dziękuję za to.
Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania do mnie, spróbuję odpowiedzieć na tyle, co wiem i tak dalej. No i czekamy, aż może w końcu coś się ruszy i jakaś pierwsza ikra będzie i tak dalej. Do tego celu mam osobne akwarium właśnie przygotowane, ale na razie czekam, aż w ogólnym z raz czy dwa razy złożą ikrę. Wtedy będę pewien, żeby je przełowić i już tak konkretnie się ustawić, żeby coś się z tego wykluło. No i jeszcze mam tam cztery akwaria też takie po 112 litrów. W razie potrzeby później mogę je zwolnić, znaczy, że pozbędę się roślin i tak dalej i tych ryb dla maluchów, dla paletek. Także tak to się prezentuje. No a tutaj chciałem pokazać, że mam tutaj założone szyby, znaczy szyby czy tam pleksa, czy to jak to się nazywa, to nie jest w sumie pleksa, to jest poliwęglan, trwały w sumie, nie stłucze się jak szyba i tak dalej, no już chyba dwa czy trzy tygodnie to użyłem, mam nakryte na akwarium, wcześniej miałem bez tej pokrywy, ale też woda na to parowała i się skraplała, no i tak to się prezentuje, no trochę się porobiły takie, jak wiadomo, od wody, ale nie jest źle. W sumie mi to dobrze zabezpiecza parowanie wody na pokrywę. Zaraz tutaj pokażę, jak wygląda teraz kawałek pokrywy, którą ściągnąłem. Normalnie jest suchutki, zero kropelek, także pokrywa i tak jest sklejona silikonem, ale dodatkowo się tutaj zabezpieczyłem i teraz podejrzewam, że w ogóle nie będzie tego problemu, że cokolwiek może wycieknąć. Są tutaj szczeliny takie z 5-6 cm, żeby po prostu filtry zamontować i żeby jedzenie podać i tak dalej. No a pod koniec filmiku chciałem tutaj pokazać, jakie tutaj filtry są założone, Fluval FX6, no i Unimax 500. No i tak to wygląda. A jeszcze jedno, wracając do tej szyby z poliwęglanu, to powiem tak, w porównaniu do pleksy, bo tu widziałem jednego kolegę, któremu się wyginało to i tak dalej, tutaj nie ma tego problemu, cały czas są w tej samej pozycji jak były, także chyba by musiało być strasznie gorąco, żeby to się cokolwiek wygięło, także w sumie jest fajnie. Nie przedłużając dłużej, będę się żegnał z tym filmikiem, także do zobaczenia przy kolejnym filmiku. No i zapraszam do subskrybowania mnie i do oglądania kolejnych filmików. Na razie, cześć, cześć.